się pomoże. Tak, zabójca! Tak, zabójca, ratunku! Albo Smurfie! Mój ty Smurfie, co tu się dzieje? Ratuj nas przed tym potworem, popo Smurfie! Uspokójcie się, moje Smurfy, to tylko gołąb pocztowy. Co? Gołąb pocztowy? Coś jak list albo paczka. Gołębie pocztowe dostarczają wiadomości jak listonosz. Ja to wiedziałem. Drogi papo Smurfie, od naszego ostatniego spotkania minęło sporo czasu. Możesz dziś wpaść do mnie? Twój przyjaciel Homnibus. Miło byłoby odwiedzić Homnibusa, ale dzisiaj mam za dużo pracy w wiosce. Może innym razem? Przecież należy ci się wolny dzień, prawda? Nie można pracować bez końca. Jeden dzień poradzimy sobie bez ciebie. Idź, papo Smurfie, i baw się dobrze. Dziękuję, nie omieszkam. Och, umyj okna, przeczyść komin, zmyj gary, wyszoruj podłogę. Chcę się nauczyć czarować, a nie sprzątać. Co znowu? Przesyłka dla mistrza Gargamela. Nie ma go. Ja odbiorę. Ciekawe, co jest w środku. Żyj nam wiecznie, Garguś, całusy, mama. Raju chyba się stłukło. Rzucę na to okiem. Ojej, co to takiego? To może być coś jak wysysacz istoty. Chodź, klakier. Kici, kici. To działa. Podczas nieobecności papy Smurfa ja, Smurf Ważniak, dopilnuję, żeby każdy Smurf nadal robił to, co do niego należy. La, 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 la. O, Monsieur Ważniak, jak ci się podoba moje najnowsze arcydzieło? To drzewo nie wygląda najlepiej, a kolory nie są smurfne. Szczerze mówiąc, jest ich stanowczo za mało. Uważam, że zachowujesz się tak, jakby ci było żal palety. Sakreble! Ja ci pokażę, jak mi żal! Są smurfy, które nie potrafią docenić konstruktywnej krytyki. Ej, Ważniaku, musisz mi pomóc! Nareszcie smurf, który dostrzegł moje eksperckie zdolności. Nie mogę rozwiązać tej kokardy. To naprawdę całkiem proste. Ej! Bardzo śmieszne, Zgrywusie. To jest super! Już! Chyba wystarczy! Osiłku, osiłku, wszystko pomieszałeś. Jako osobisty asystent papy Smurfa zawsze mam rację, mówiąc ci, że mniejsze kloce powinny leżeć na górze. Jej. Ważniaku! Ach, jej! Czy tak się traktuje osobistego asystenta papy Smurfa? Asystent papy to musi się znać na magii. Mam kawałki na podpałkę, mam kawałki na podpałkę. Ojejej! O, Rety, nie chciałem, Ważniaku. Dobrze się czujesz? Jesteś blady? Bardzo przepraszam, ale wygląda pan znajomo. Nie poznajesz mnie, to ja, Ciamajda, twój kolega, kumpel. Miło mi, panie Ciamajdo. Ważniaku, musiało cię spotkać coś strasznego. Chodź, zabiorę cię do wioski. Nie chciałbym panu sprawiać kłopotu. A co się stało, Ważniaku? Jest blady. Moje smurfo jagodowe ciastko przywróci jego policzkom błękit. Nie, dziękuję, panie Łasuchu. Jesteście pewni, że to Ważniak? Jakby zniknęło wszystko, co czyniło Ważniaka Ważniakiem! Utracił całą istotę siebie! Szczerze mówiąc, taki podoba mi się bardziej. Naprawdę niczego nie pamiętasz? Zawsze przytaczałeś nam powiedzonka papy Smurfa. Po co? Nie umiałem niczego powiedzieć od siebie? Jasne, że tak. Wiele. Spisałeś tu wszystkie swoje złote myśli. Lepszy smerw w garści niż dwa na dachu.
Chyba, że to smerf ważniak, bo jest wart więcej niż 10 smerfów. Ja to napisałem? Przecież to bez sensu. Ach, to porażające. Wiesz co? Przejdźmy się po wiosce, może sobie coś przypomnisz. O, misję ważniak, co sądzisz o moim najnowszym arcydziele? Jest ładny. Ładny? A kolorystyka? Także ładna. Ładne, ładna. Cały ranek przelewałem duszę na to płótno. A co powiesz o niebie? Niebo też jest ładne. Creme de la creme! Tego już za wiele! Jestem pacykarzem! Cześć, ważniaku! Mam dla ciebie prezent, niespodziankę! Niepotrzebnie pan robi sobie kłopot, panie Zgrywusie. O! Chyba go zepsułem. Jest mi strasznie przykro, panie Zgrywusie. Ej, to był żart! Nie załapałeś? Ej, to żart! Ważniak nigdy nie miał poczucia humoru. Z tym nowym ważniakiem są kłopoty jak ze starym. Właśnie, za to jest mniej śmieszny. On się zrobił zwyczajnie nudny. Już tęsknię za starym ważniakiem. Działajdo! Zaprowadź nas tam, gdzie go znalazłeś. Może dowiemy się, co go spotkało. Proszę, nie zawracajcie sobie mną głowy. Co to jest? Poczekajcie, jak ten nieudacznik Gargamel zobaczy moje czary. A więc wiemy już, co go spotkało. Sakreble! Jeśli czegoś nie zrobimy, misję ważniak już na zawsze pozostanie swoim cieniem. Czy chcemy tego? Nie! Więc trzeba go uratować. Kto się ze mną zgadza, mówi oui. Oui! Oui. Koledzy, odbijemy istotę naszego kochanego, okropnego ważniaka! Tak! Wysysacz istoty? A jak on działa? Proszę bardzo, Garguś. To urządzenie ma wiele możliwości czynienia zła. Co jest w tej niebieskiej fiolce? Już myślałem, że nie zapytasz. Papa Smurf zawsze powtarza. To jest Smurf. Istota Smurfa. Użyję jej do robienia złota. Nie, nie, nie. Wypiję ją. Muszę mieć tę fiolkę. Przykro mi, ale mam swoje plany. Wykorzystam ją, by zdobyć o magii to, co Smurfowi przekazał Papa Smurf. Ty nędzny gadzie. Natychmiast oddaj mi tę fiolkę, słyszysz? Mówiłeś coś? Czy nie mógłbym przynajmniej odzyskać istoty klakiera? Jasne. Czemu nie? Je mam. O, nie we mnie, ty idioto! Uważaj! Ej, gdzie one się podziały? Są w worku. Osiłku, co robimy? To! Co? Mamy szansę! Zabrali mi fiolkę! Goń ich! Ojej! Żałosny Smurfie, dawaj to! Gargamel! Odbierz mu fiolkę! Trzymaj się, Ciamajdo! No nie! W nogi! Niewiele brakowało. Teraz musimy tylko oddać ważniakowi jego istotę. Ja się tym zajmę. Blosia! Ciamajdo. Kiedy wreszcie nauczysz się patrzeć pod nogi? Jak zawsze powtarza Papa Smurf, patrz, gdzie smurfujesz. Gdybyś słuchał moich rad, to nigdy by do tego nie doszło. O nie! Ach, jak miło wrócić do domu, do moich małych smurfów. Co tam u licha? Zwariuję! Och, Papo Smurfie, dobrze, że wróciłeś. Witaj w domu, Papo Smurfie! Kim jest Papa Smurf? Co to ma znaczyć? Skonstruujmy przywracacz istoty. Przywracacz istoty? Przecież to abso smurfnie absurdalne. Patrząc na to z drugiej strony, ja mam dla was wyjątkowo błyskotliwą propozycję. Cicho! Tak, Papo
Smerfie! Naprawdę byłem jak oni? Chyba uda mi się znaleźć sposób na przywrócenie istoty ważniaka. Już myślałam. Już jest jakaś nadzieja. Ale papo Smerfie, będę się od nich różnił? Znowu będziesz sobą, ważniaku, bo tak powinno być. Nic się nie bój, ważniaku. Od czego masz nas? Magiczne zaklęcie z kręgu mistycznego. Wróć ważniakowi istotę jego. Ważniaku, znów jesteśmy kumplami. Ciamajdo, ciamajdo, ciamajdo. Bardzo cię lubię, ale czasami zadajesz naprawdę głupie pytania. O, to najpiękniejsze słowa, jakie od ciebie słyszałem. Witaj w domu, ważniaku. A, to trzeba uczcić ciachami. Tęskniliśmy za tobą. Moje drogie Smerfy, jestem doprawdy głęboko wzruszony tymi wybuchami sympatii. Teraz, gdy uświadomiliście sobie, jak mnie kochacie i potrzebujecie, oczekuję, że będę traktowany z wiele większym szacunkiem. A poza tym... Ojej, jak to dobrze być w domu.